No, i właśnie w ten sposób wykonałam torebkę z wzoru kwadratu. Dwa kwadraty szczepione razem bok do boku, dodane tutaj takie sympatyczne frędzelki, bardzo prosto się dodaje. I ramionczko, ramionczko które z kolei właśnie wyplotłam wykorzystując sploty makramowe, tak zwany węzeł płaski. I po prostu, o, jest gotowa kolejna torebka w bardzo prosty sposób.